Siema wszystkim. Szczęść Boże, witam. Miło Was widzieć. Gdzie idziemy i co ciekawego dzisiaj do powiedzenia? Otóż w pierwszej połowie XVI wieku w Anglii żył John Leland, poeta, podróżnik, badacz historii lokalnej. W jednej z książek pisze o rezydencji, budynku, który stoi zaraz po wejściu do Birmingham. Jest to budynek, który dzisiaj jest najstarszym budynkiem w tym mieście, znanym dzisiaj jako pub The Old Crown. I tam idziemy. Przypuszcza się, że dom został wybudowany pomiędzy 1450 a 1500 rokiem jako budynek gildii świętego Jana Chrzciciela w Derryton, ziemiach położonych wokół przeprawy przez rzekę Rej, a współcześnie wchodzących w skład centrum Birmingham. Ta religijna gildia z centrum w kaplicy świętego Jana Chrzciciela w Derryton posiadała wiele budynków w całym Warwickshire. Kilka lat po zamknięciu i rozkradzeniu własności kościoła katolickiego przez Henryka VIII własność gildii, z wyjątkiem kaplicy, została sprzedana. Przetrwały niektóre z jej byłych budynków, np. posiadłość w Henley in Arden. W XVI wieku drogi w Anglii to głównie szlaki konne i kolwegi i głębocznice, czyli takie jak gdyby wąwozy przystosowane do transportu konnego. Jeżeli ktoś więc zajmował się transportem, to potrzebował koni, wozów, stajni i budynków, które miały służyć za magazyn na towary, które miały gdzieś zostać przewiezione i na towary, które już zostały przewiezione i czekały na odbiór. Takich magazynów potrzebował też niejaki John Dixon, który w 1580 roku zakupił trochę posiadłości w Bordesley i Derryton. Kupił również budynek, w którym mam przyjemność siedzieć teraz, w 1589 roku, który przypuszczalnie służył mu jako magazyn. Ponieważ był też przedsiębiorczym człowiekiem, to założył tutaj knajpę, karczmę. W 1589 Anglia była jeszcze ciągle w euforii po wielkim zwycięstwie nad hiszpańską Wielką Armadą. Też byłby dobry odcinek Wielka Armada. Więc przypuszczalnie dlatego nazwał karczmę The Crown. Korona, co miało podkreślić zwycięstwo królowej Elżbiety I. Ale czy tak było na pewno? Najstarszy dokument opisujący majątek jako karczmę pochodzi z 1626 roku, a nazwa Crown pojawia się na pewno dopiero w 1666. W każdym razie kamienica pozostała w rodzie Johna Dixona przez kolejne 100 lat. Kolejna wzmianka dotycząca tego budynku już jest z XVII wieku. Otóż żołnierze Ruperta Reńskiego, księcia Bawarii i dowódcy wojsk royalistów w czasie angielskiej wojny domowej walczyli w okolicy pubu The Old Crown w 1643 roku podczas ataku na Birmingham, które, nawiasem mówiąc, Rupert Reński spalił. Sto chat podobno spalił. Birmingham liczyło wtedy około 5000 mieszkańców. W 1851 roku miejscowy organ rządu proponował likwidację posiadłości, ale w sukurs przyszedł Joshua Tulmin Smith, człowiek zajmujący się m.in. historią Birmingham, i ocalił rezydencję. Z taką samą propozycją urząd wyszedł w 1856 i w 1862 roku. Za każdym razem budynek był ratowany przed rozbiórką przez Smitha. Dzisiaj The Old Crown to pub i restauracja w jednym, posiada również kilka pokoi dla osób potrzebujących noclegu. Regularnie mają miejsce specjalne wydarzenia przyciągające uwagę klientów, wieczory literackie, muzyczne, historyczne czy sportowe. W samym pubie jest pielęgnowana dawna tradycja i w kilku miejscach można znaleźć odniesienia do wielosetletniej historii posiadłości.
Jak będziecie w okolicy, polecam. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.